Siemanko wszystkim, ja jestem Kasia, a dzisiaj mamy kolejny dzień w Minecraft i słuchajcie, po waszych komentarzach postanowiłam, że idziemy do Netheru. Tak właśnie postanowiłam, więc wchodzimy do labiryntu, jestem mega ciekawa, co tam będzie w Netherze. Wy mi napisaliście, że tam jest naprawdę sporo nowych rzeczy. Niestety, coś mi się wydaje, że ten labirynt to mnie znowu zgubi tutaj, no ale trudno, czekajcie, spróbujmy to szybko przejść i już iść do Netheru, bo jestem mega ciekawa, co tam może się znajdować. Dużo osób też pisało, że to może być jakaś pułapka i że tak naprawdę on chce mnie gdzieś tam uwięzić, albo nie wiem, może jest przejście do jakiegoś innego świata. Ej, dotarliśmy i idziemy po schodkach w dół, hop, hop i uwaga, odważę się, zrobię to, idziemy do Netheru, mam nadzieję, że nic mi się nie stanie i wytrzymajcie za to kciuki, sprawdzę jeszcze, czy mam jedzonko, mam tu jakieś złote jabłko, mam jeszcze jakąś perełkę, więc myślę, że jakoś sobie tutaj poradzimy, trochę się obawiam, bo naprawdę jeszcze na tej wersji Minecrafta nie była w Netherze, więc nie wiem, czego mam się spodziewać szczerze, wy mi pisaliście, że naprawdę sporo rzeczy się zmieniło, więc wchodzimy, najbardziej się boję, co może mnie tam czekać, czy tam będzie ktoś uwięziony, czy nie wiem, mam kogoś tam szukać, czy tam będę miał jakieś kolejne zadanie, bo nie wierzę, że skończy się na tym, że po prostu wejdę do Netheru i co, i koniec, nie ma takiej opcji, więc wchodzimy i zobaczymy, co tam mamy dalej do zrobienia, a jeśli nie, to o co chodzi, co mamy tam w ogóle, po co mamy tam iść, okej, jesteśmy w Netherze. Pierwsze, co przykuło mój wzrok, to jest złoto. Bierzemy złoto. To jest złoto? Netherowa ruda złota. Mam nadzieję, że to złoto będzie jakieś fajne, bo od razu je zbieram. Ja nie wiem, ja jestem zbieraczem złota, mam nadzieję, że nic złego nie robię. Ale jak widzę diaksy albo złoto, to po prostu zaraz chcę to brać. Tutaj ogólnie jest bardzo dużo lawy, więc boję się, że ta lawa gdzieś tu może być pod spodem. O, widzicie? Tutaj ile jest lawy? Tu jest kwarc. A kwarc się też przydaje, bo z kwarcu są super. Później te klocki białe. I fajnie wyglądają jako schody, na przykład do różowych domków i tak dalej, więc kwarc też będę zbierała. Niestety nie mam za dużo miejsca, więc nie mogę za dużo rzeczy stąd zabrać. Dobra, tu mamy jakąś tabliczkę. Ja już te tabliczki w ogóle nie dziwią szczerze. I tu jest napisane, są napisane jakieś kordy. Okej, nie wiem po co mi kordy, ale widzę złoto, więc bierę. Jak widzę złoto, to zawsze bierę. O, kwarc też się przyda. Kwarcu też nigdy nie jest za dużo, więc bierzemy kwarc, później przerobimy sobie właśnie na te schodki. No widzicie, tak to jest, jak później ja buduję, to skądś muszę mieć te rzeczy, dlatego najczęściej właśnie je mam z różnych takich tego typu przygód. Więc zbiorę sobie to, no pozwólcie po prostu mi zebrać i zaraz zobaczymy, o co chodzi, no z tym kolejnym zadaniem podejrzewam. Okej, trochę się boję tego, co mi może czekać tutaj w tym Netherze. Słyszę już coś, że nie wiem, coś tu miał czy płacze. Ej, to wielkie coś! Pamiętacie, jak mieliśmy jakąś walkę z Herobrine'em chyba, czy coś takiego? I było właśnie to wielkie coś ryczące. Mam nadzieję, że tego nie spotkam. Serio, mam szczerą nadzieję. Ale te kordy, no myślę, że po prostu są po to, żebym poszła w to miejsce. Tylko, że ja ogólnie na kordach to tak się, nie wiem, chyba będzie mi ciężko tam dojść. Spróbujmy sprawdzić, chyba Truner jest na serwerze. Spróbujmy sprawdzić, jakie ja mam kordy aktualnie. Minus 107. Okej, no to muszę iść minus 109, 51. W którą stronę ja muszę iść? Mamo. O. Dobra, tu się zmniejsza, ale widzę kolejną tabliczkę ze strzałką. Dobra, będziemy szli z kordami i zobaczymy, może coś nam tu pomoże, bo tu jest fajne to, że jest jakaś strzałka, ale czy ta strzałka nie jest jakaś gubiąca nas? W ogóle nie wiem, te kordy powinniśmy sobie gdzieś zapamiętać, pamiętajmy, 51 i minus 649, ja sobie zrobię szybko tutaj screena i po prostu te kordy zapamiętam. Dobra, lecimy. Dobra, tu się zmniejsza, więc spoko. Tu mamy strzałkę. Okej, idziemy w tą stronę. Okej, tu jest kolejna tabliczka. O nie! Jakiś pierwszy zawodnik tutaj, który chce... O lol! Czy to była świnia? Co to było? O lol! A to co to jest? Okej, kochani. Okej. Nie wiem co to było, ale chyba to zniszczyłam. Czemu tu się wszystko pali? Ugaście ten pożar, ale lol, jestem w szoku po prostu. Nie wiem, zaraz się zgubię. Idźmy do tych tabliczek, bo ja nie wiem co się dzieje, naprawdę. Okej, wyjdźmy trochę stąd, bo jest ciemno. Na dole była jakaś tabliczka.
która chyba została zniszczona, ale tam jest kolejna, więc dobra. Idziemy chyba za tabliczkami, tak mi się wydaje. Kordy się zmniejszają, te początkowe, czyli idziemy w dobrą stronę. I tutaj widzę kilka tych tabliczek, tu jest kolejna. Okej, chyba te tabliczki gdzieś prowadzą, mam nadzieję, że w to miejsce, którego szukamy. Ale jestem bardzo ciekawa i trochę też przestraszona tym, co ja mogę znaleźć w tym miejscu, więc no nie wiem, trochę się cykam tam iść. Wy też mi, jedni pisali mi w komentarzach, że mam iść w ogóle do Netheru, a drudzy mi pisali, że mam nie ryzykować, bo może coś mi się stać, no ale jednak wiecie, ryzyk fizyk, trzeba ryzykować, bo inaczej byśmy się nie dowiedzieli, o co chodziło, a może byśmy jeszcze coś stracili, więc wolę zaryzykować i pójść. Zobaczymy, a co jakby na przykład ktoś był tam uwięziony z nas, no wiecie, jednak wolę kogoś uratować, niż później mieć wyrzuty sumienia. Dobra, nie będę już zbierać póki co tego złota, coś sobie na szybcika zjem. I tu widzę kolejną tabliczkę ze strzałką. I tu kolejną. Ej, ogólnie te strzałki gdzieś prowadzą. Wydaje mi się, że powinniśmy najpierw sprawdzić, gdzie te strzałki prowadzą, a dopiero później, gdzie kordy będą prowadziły. Tutaj, okej, chyba muszę wejść do góry. No niestety, muszę trochę tu poniszczyć tego Netheru. No ale to co, chociaż sobie nazbieram klocków. Okej, to jest kolejna strzałka, która prowadzi mnie tutaj. A tutaj jest śnieg? Ej, co to są za... O lol, to nie jest śnieg chyba. Ej, dajcie mi znać w komentarzu, co to jest. Te pruszki właśnie, które... Te pruszki, które spadają właśnie. Co to może być? Okej, ja nie wiem, co to może być, ale dobra, lecimy dalej. Tu jest kolejna strzałka. Odblokowano receptury, sprawdź księgę receptur. Co to jest? Ej, tu jest naprawdę sporo jakichś nowych rzeczy, co mnie bardzo cieszy, bo to jest coś nowego. Okej, tutaj nie przejdę chyba tak łatwo. Zróbmy sobie może most. Dobrze, że zbierałam te nether klocki. To chociaż teraz mogę je wykorzystać. Okej, zróbmy to jak w Bedwarsach. Tak to się nazywało? W Bedwarsach, tak? Jak się skakało po tych wyspach, jak to się nazywało? To nie są Bedwarsy, nie pamiętam, jak to się nazywało. Albo Bedwarsy, tak, chyba tak. Dobra, nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu, bo ja akurat w to nie grałam, więc nie jestem pewna. Ale tutaj mamy... Lol, ej, strzałki. Okej, nie mamy strzałek. Jest coś zielonego. Nie wiem, co to może być. Ale stwierdziłam, że po prostu pójdę w tą stronę, zobaczymy. Okej, tu jest coś dalej, tu chyba już nie wejdę. Okej, kolejny jakiś potworek. Ej, lol, takiego też jeszcze nie widziałam. I on się topi w lawie. Czajcie, ale w sensie nie topi się, ale sobie żyje w lawie. Ja nie mogę, ej, serio. Dajcie mi znać w komentarzu, co tu mam jeszcze poszukać nowego, bo ja tu jeszcze nie byłam, więc może czymś mnie zaskoczycie. Coś mam właśnie nowego zrobić i wam pokazać, wiecie, może coś nowego znacie. Okej, ja już strzałek nie widzę, dobra, chyba się zgubiłam. Sprawdźmy kordy. Okej. No dobra, idę chyba w dobrą stronę, ale nie jestem pewna, szczerze. Chodźmy do góry. Ale lepiej tutaj nie spadajmy, bo jak stąd spadnę, to już będzie przypał. No i dobra. Tutaj już nic nie ma, dosłownie nic nie ma. Ja nie mam pojęcia, gdzie jestem. Tam są jeszcze jakieś, o, zielone klocki, dobra. Idziemy za zielonymi klockami, może one nas do czegoś doprowadzą, ale szczerze, no nie wiem, póki co tak... Nic tu się nie dzieje. Co mnie będzie czekało tam? Ja się trochę denerwuję, co mnie tam czeka, ale... No póki co nic złego nie widzę, w sensie no są jakieś te potworki i tak dalej, ale nic takiego mega złego nie ma. Dobra, przejdźmy ten kawałek, hop hop. Okej. I dotarliśmy do jakiegoś miejsca, tu już jest dookoła to zielone, czy ta ścieżka prowadzi dalej? No nie. Nie widzę żadnych strzałek, żadnej ścieżki. I dotarłam w to miejsce, nie mam pojęcia, powinnam chyba tu poczekać, może tu przyjdzie on, a może coś mnie, no nie wiem, może mnie coś tu dobrego czeka? Nie mam pojęcia, ale możecie dać mi znać w komentarzu, co o tym sądzicie i czy dobrze zrobiłam, że tu poszłam, czy nie. Bo w sumie, no, dobra, ja wzięłam specjalnie tabliczkę, żeby po prostu w razie co móc się z kimś tutaj komunikować, bo ja tutaj nie widzę tego całego on, jego też nie ma na serwerze, jestem totalnie sama na serwerze, więc no nie wiem, co to może znaczyć, czy ktoś tu powinien być uwięziony, czy ja powinnam czegoś szukać, może wy coś wiecie i dacie mi znać w komentarzu, co ja mam
tu robić? Bo szczerze nie wiem. Już ostatnio się zdziwiłam, bo było to wejście do labiryntu, wiecie, do, ja też wtedy mogłam zostawić jakąś wiadomość, w sensie po co mam przechodzić ten labirynt? Muszę się jakoś komunikować z osobą, która właśnie mi te zadania zleca, czyli prawdopodobnie z tym całym on, bo inaczej po prostu ja nie wiem co, do czego ja dążę, a może ja coś złego robię, a może nie wiem, dążę do tego, żeby coś się komuś stało, albo tak, no nie wiem, po prostu muszę wiedzieć, do czego w tym wszystkim dążymy i co ja w ogóle tutaj robię. Dajcie znać w komentarzu, co obstawiacie, wpadajcie na mojego Instagrama oraz na mój drugi kanał, tam się również dużo dzieje, są vlogi i bardziej prywatne życie, takie wiecie, no normalne życie, a nie Minecraft, więc zapraszam was tam serdecznie. No i do zobaczenia w następnym filmiku, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapeczki w górę, bo to motywuje, oraz dzwoneczek, żeby nie pominąć żadnego takiego filmu. Buziaki dla was, pa pa!